Witajcie kochani, dobrze mnie widzicie? Chyba dobrze. Dzisiaj mamy poniedziałek. My spędziliśmy prawie weekend pod przyczepą. Na kampingu, pod przyczepą nie. Na kampingu, ale musieliśmy w sobotę wieczorem wracać, bo szła taka burza i niestety mój mąż nie pozwolił nam zostać. Mój mąż był na zlocie, ja z dziećmi byłam na kempingu, ale niestety kazał nam wracać, bo powiedział, że w Żorach, tam gdzie robili motoserce chyba, nie motoserce, coś tam robili, była tak straszna burza, że namioty im wyrywało, więc niestety kazał mi jechać do domu i musieliśmy jechać do domu. I całe szczęście, że do tego domu pojechaliśmy, bo naprawdę była ogromna burza. No ale cóż, kiedyś ten pierwszy raz musimy mieć. No, musiałam usłużyć. I co? No i kiedyś musimy, kurczę, zostać na tym kempingu, jak będzie burza, no jasny gwint, no ale cóż, kazał nam wracać, to wróciliśmy. I w piątek była w zastępczym przedszkolu, gdzie jej się bardzo, bardzo podoba i jedzenie jest przepyszne. Co dzisiaj jeszcze mam? Chciałam wrócić do pisania bloga. Jak się właśnie zastanawiam, mam parę rzeczy do opisania, co mi się u mnie sprawdziło, co się u mnie nie sprawdziło, co kupiłam pod wpływem YouTube'a i jest do niczego, więc postanowiłam chyba wrócić do pisania bloga, tylko musiałabym na nim zmienić nazwę. Muszę dojść do tego, jak to się robi, bo wiecie, że ja tam z komputerem to... Więc tak właśnie zastanawiam, mam zdjęcia, na przykład tej pomadki płynnej z Belle, z Lovely. Potem maskę do włosów bananową i chciałabym lakiery z Rimmela, tak? Te takie teraz co są z top coatem. No więc zobaczymy, jak to będzie, jak mi to pójdzie. Dobra, widzę się z wami później. Jeszcze jedno, kochani. Ja zaczęłam, jak wiecie, bardzo podobał... O, moja skórka z banana, którą przed chwilą zjadłam, przepraszam Was. Czytałam Greya, dobrze o tym wiecie, i byłam zachwycona Greyem, ale teraz czytam trzecią część Crossa i teraz to ja dopiero jestem pod wrażeniem, bo Grey był taki, wiecie, on był taki z przemocą, ten seks był taki wyuzdany i był taki z przemocą, a tu wydaje mi się, jest to tak fajnie napisane i bardzo, bardzo mi się podoba. Uwierzcie mi, że czytam jeden tom w dwie noce i już jestem na trzecim i uważam, że jest rewelacyjny, lepszy niż Grey. Chociaż na początku nie chciałam się do tego przekonać, ale dziewczyny na Instagramie właśnie napisały, żebym przeczytała dotyk Crossa, tą chyba pierwszą część, i miały rację, Cross jest rewelacyjny. Więc co? Zabieram się do czytania. Nowego przedszkola? Tak. Ostatnio już byłaś, podobało Ci się? Tak. Tak? Milagros. Ale mówiłaś, że nie chcesz iść. Co? No bo tam był pijawik i się przewróciło. Bo co? Przewróciłaś się? Wróciłaś się? A pokaż, jak pięknie wyglądasz. To jest sakieta. Mamy takie same fryzury dzisiaj, nie? Ale to nie sukienka. Znaczy, no ja mam spódniczkę, ty masz sukienkę. Zapomniałam okularów. A ty masz spodnie. Pięknie, spódniczkę mam. Zapomniałam okularów, a ty gdzie masz okulary? W domu. W domu czy w przedszkolu wczoraj zostawiłaś? Bo ja nie widziałam, żebyś ty je brała. W przedszkolu. No zarąbiście. Ale idziemy do przedszkola, więc co? No nic. Teraz widzimy się później. Będziemy je podnieść. Pa! Jaje. Loda. A za to dostałaś tego loda? Że spałam sama. Że wczoraj poszłaś spać sama, tak? Tak. Ale w nocy i tak? Przyszłaś do nas, ale dobra. Nagroda Ci się należy, bo sama zasnęłaś, tak? Trochę długo tam spałam. Aha, trochę długo tam spać, ale sama zasnęłaś i nagroda się należy, tak? Należy Cię. A tutaj co mamy? Rowerek Milagros, do którego musimy kółka przyczepić. Mama, a czemu tutaj nie ma koszyczka? A to już koszyczek? A co to jest? Bagażnik. Podoba Ci się? Mhm. Od oliwki.
pozwolili? Mhm. Aha. A powiedz mi, a jak jutro, dzisiaj będziesz też sama spała? Mhm. Mhm. I co potem też za nagrodę? Hmm? Jaką jutro chcesz nagrodę? Może znowu pójdziemy na lody? Hmm. A może na gofry? Co myślisz? Ja nie będę jadła, bo ja nie lubię gofry. A, nie lubisz? To co, na lody? Aha. No. Lubię najbardziej gofry. Lody! O Boże, co za te zagłupoty opowiadasz? No, pomyliłam. Pomyliło ci się. Dobra. Gdzie żrafa? Żrafa. Co jemy? Pokaż. Tuszone jabłko. Tuszone jabłko? Ale dobre, nie? Bo ostatnio żeśmy miały i były takie niedobre, chyba z innej firmy były. Pokaż te, Misiu. Te nam bardzo smakowały. Czekaj. Mama, jakie są? No czekaj. Tak, wyglądałam tych. Ale nie są takie małe, tylko są takie duże. Ale są bardzo, bardzo dobre. Mhm. Nie? Patrzcie, jakie jem. Jesteś brudna z loda. A co ty powiedziałaś, jak ja ci powiedziałam, nie, nie będę jeść, bo już masz mało? Że mam jeść, bo? Bo się zaraz wścieknę. Ale czemu się chciałaś wściekać? Bo ja nie chciałam jeść, a ja chciałam, żebyś ty miała więcej. Ale będziemy jeść to raz. A co? Będziemy jeść to raz. Dawko znałam te chipsy. Tak wyglądają te chipsy. Fajne masz ręce, ręce masz, paznokcie masz z tego, z podwórka. Zarąbiste. Nawet dużo? No. Dobra, patrzcie jak się to je. I co? Dobrze. Dobrze. I co? A, to dobre. Bardzo dobre. A ja myślę, że jednak lepsze są bananowe, a ty? Nie uważasz tak? No. Nie? Ja nie lubię bananów. A tam nie lubisz, gadasz głupoty. Patrzcie, albo taki miecz kawałek, albo pierwszy. Już skoczyły duże. I co? No. Pokażę wam moją... Witajcie, kochani. Ja jestem właśnie po ćwiczeniach. Padam. Powiem wam, że dwa dni temu... Milagro, możesz coś ciszyć? Nie. Dlaczego? Bo nie. Ej, ale ty jesteś. Cisz to troszkę na chwilkę. Na chwilkę tylko. I powiem wam, że wczoraj nie mogłam się nawet ruszyć. Tak jak wam mówiłam, nie mogłam nawet Milagro do przedszkola zaprowadzić. Tak strasznie bolały mnie tu u góry uda, że z przodu, z tyłu, no nie mogłam się ruszyć. Zejście ze schodów graniczyło z cudem. Możesz to ściszyć, bo ci to zaraz zabiorę. Na chwilę. Ściszysz to? Nie, śmieszne. Na chwilę to ścisz. Tofi! No i powiem wam, że wczoraj nie ćwiczyłam, przedwczoraj zaczęłam to, ale wczoraj nie ćwiczyłam, bo po prostu nie dałam rady. Ja usiąść nie umiałam, ja jak usiadłam na kibel, to musiałam poprosić, żeby mnie ktoś z niego ściągnął, bo nie umiałam wstać, więc takie ćwiczenia na dybsko. Więc jeszcze coś by mi się na brzuch przydało, muszę to... O, dzień dobry, a kto to przyszedł dzisiaj? On jestem trochę smutny. Tofik, kto jest taki smutny? Kto jest taki smutny? Kto? Nie wiem, kto jest taki smutny, bardzo. Co? Muszę wam powiedzieć, nie wiem, czy wam już mówiłam, ale Tofik uwielbia moje staniki. Jak on widzi mój stanik, to powiem wam, że tak choćby dostał, ja nie wiem, szału jakiegoś, diabeł w niego wstąpił. I właśnie tam leży stanik, który Tofik dostał w spadku. I nie uwierzycie, on ten stanik woli od wszystkich innych zabawek. Lata z tym stanikiem jak ta lala. A dzisiaj jest taki przygaszony. Nie wiem, czy jest tak ciepło i on po prostu jest taki jakiś niemrawy. Tofi, chodź tutaj! Pożyczyłam od Kuba. Właśnie zaczynam nadrabiać swoje zaległości na YouTubie i wziąłam od Kuby sobie tablet, bo Kuba go teraz nie używa, bo ma telefon z internetem. Wziąłam sobie tablet
z klawiaturą taką bezprzewodową i będę próbowała reanimować mojego bloga, więc zobaczymy jak to pójdzie. Kuba mi musi jeszcze pokazać co tam, jak to trzeba włączyć, zrobić i tak dalej. Więc co? Boże, jaka ty jesteś uparta, nie ściszysz tego. Zaraz ci to zabieram i nie masz w ogóle. Słyszałaś? Czy ty słyszysz, co ja mówię do ciebie i nie tak blisko? Dalej to od siebie. Jeszcze dalej. Jeszcze. Gdzie ty masz w ogóle taką podstawkę, jak ja mam? Ty masz na swojego tableta też taką podstawkę. Gdzie ją masz? Tam. To proszę iść po nią i w tym grać. Wtedy mnie to kuje. Ja cię zaraz pokuję. Cię zaraz tak pokuję, że zobaczysz. Czemu ty jeszcze sukienki nie ściągnęłaś? Milagros po prostu uwielbia sukienki. Ona niczym innym nie chodziła, tylko w sukience. No i powiem wam, tak mnie łydki bolą. Będę się wykąpać. Muszę cię umyć mili głowę, a to jest cały rytuał. Bo Milagros tak się drze przy myciu głowy, a do oczu, a tu, a włosy ma dość długie. Wy tego nie widzicie, bo ona ma je cały czas spięte, ale można powiedzieć, że włosy ma tak prawie do pasa. Więc ma długie te włosy i ma tak dużo tych włosów, więc ciężko jest jej umyć te włosy. A my jej dwa razy w tygodniu. Już idę. My jej dwa razy w tygodniu. Nie, nie będzie moja podstawka. Milagros, na kolumnie. Na kolumnie, tutaj na kolumnie jest. O, dzień dobry, dzień. Ale bez Jezus Maria, on jak się cieszy, to normalnie gryzie. Dzień dobry. Ej, zobaczcie, tam stoi worek. Ja wczoraj robiłam porządki w swoich ubraniach i to jest cały worek do wyrzucenia ubrań. Czekaj, pokażę ci coś, mama. Czekaj na chwilę. O, patrzcie. Proszę. Najlepsza. Co masz to, ficzku? Co to jest? Daj, pan cię zabierze. Daj, pan cię zabierze, Staniczek. Daj. Daj, Staniczek. Daj, Staniczek. No i... No, to jest Tofiego... Patrzcie. Tak był znudzony, że zasnął. Tak był znudzony dzisiaj, że Tofi tak zasnął. O, przybił gwoździa w ten, w ramę. Czekajcie. Przybił gwoździa w ramę. Jeszcze tutaj w łazience, coś. Ojejku, taki w łazience, taki smutny był. Bardzo smutny byłem. Ała! Boże, ja nie rozumiem tego, że on się cieszy i on mnie gryzie. Ja mam nadzieję, że jemu to przejdzie, bo... Hej. Czekaj, bo coś nam zoom nie łapie, mały. Ej, bądź grzeczny. Bądź grzeczny. Da. A gdzie masz swój stanik, Tofi? Gdzie jest Tofika? Gdzie jest Tofika stanik? Kurde, to lepsze to niż buty, wiecie. Gdzie jest Tofika stanik? Dawaj go. I on z nim tak łazi. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że on tego stanika nie gryzie. On się normalnie nie bawi. Tak to by już, wiecie, pourywał wszystkie sznurki, wszystko, a on nic. I tak Tofi spędza dzień. W ogóle to on się powinien nazywać Grey. Jak rozumiecie, o co mi chodzi, to powinien się normalnie nazywać Grey. Jak na małego szczeniaka. Szczeniaka ma 7 miesięcy. Normalny mój Grey. Krosie. Kros czy Grey? Ała! Nie gryź. Gidon. Nie gryź. Mała cholera. Dobra, idę wziąć prysznic, idę umyć głowę. Po co tu przyjść z tym? Te gasteczka mi pomagają. No, teraz to ja rozumiem. Idę wariatów. Tak? Tofi? Idę wariatów. Proszę. Dobra. Bancia idzie się doprowadzić do porządku.